Zniknęłam, potem znowu byłam i potem znowu zniknęłam i znowu jestem. I okazuje się, że lubisz wracać i wchodzić jeszcze raz do tej rzeki. Tak, bardzo. Nawet się śmiałam z Kasią Cichopek i Zanią Muchą na planie któregoś dnia, że następnym razem jak wrócę, to już jako babcia chyba będziemy grać babcie. No ale właśnie, ale teraz ten twój powrót będzie taki z przytupem z tego, co mi wiadomo, jakbyś mogła trochę to rozwinąć. Tak, to znaczy moja postać jest ogólnie i była taką mieszającą postacią, takim może nie do końca czarnym charakterem, ale na pewno nie była miłą, grzeczną dziewczyną, więc tak naprawdę nie zmieniła się pod tym względem, ale jest trochę inną kobietą. Tak naprawdę minęło kilkanaście lat od tego, kiedy ta postać była w życiu. 11 chyba. 11, właśnie, więc każdy by się zmienił w ciągu 11 lat i też właśnie tak naprawdę to fajnie bardzo zostało wymyślone w wątku, że ta postać też się zmieniła. No właśnie, a co działo się z Anią, kiedy jej nie było w życiu bohaterów M jak Miłość? Ania zajmuje się sztuką i wyjechała za granicę. Była większość swojego życia za granicą. Przeżyła jakąś tam swoją małą tragedię życiową i wróciła, można powiedzieć, takim na pewno spełniona zawodowo, ale prywatnie średnio. No właśnie, a my pamiętamy Anię jako przyjaciółkę, można tak nazwać, Kingi. Natomiast teraz nie do końca będzie w życiu Kingi bezpośrednio. Nie, ona będzie w życiu Kingi i jest nadal jej przyjaciółką, ale więcej będzie w życiu Magdy. No właśnie, bo tutaj wkroczy nieszczęście. Wkroczy w związek Magdy, na Magdy nieszczęście. To czy wkroczy w związek, to nie będę zdradzać, ale na pewno będzie próbowała wkroczyć. I rozumiem, że to jest jednak taki wątek zaplanowany na nieco dłużej, żebyśmy mogli zdążyć jednak tę Anię lepiej poznać. Tak, ja w ogóle też bardzo fajnie, ponieważ ze scenarzystami rozmawiam na ten temat i omawiamy razem, w jakim kierunku to ma iść. Bardzo mi się fajnie pracuje w ogóle na planie, więc mam nadzieję, że ten wątek będzie na razie się ciągnął, bo jest mi po prostu fajnie.